Skarbek? Jak powstał? A Skarbek, no to też był konkurs. No tak, tak, bo tak, 70 już, czy 70, jakieś 8 lat później. Trzeba było chyba wybudzić jakąś część. Oj tak, tak. Tak, i jak tak. Mieszkańcy zareagowali na to? Mieszkańcy dobrze reagowali, bo też mogę pani... Władze? Włodarze miast? Włodarze miast także, no bo chodziło o to, żeby mieć właśnie... Bo to był pierwszy preselekcyjny zenit, pierwszy preselekcyjny dom handlowy w Polsce. Jeszcze w Warszawie wtedy nie było tej ściany wschodniej. Tam były jeszcze w Warszawie i wszędzie, w Polsce były sklepiki. Mieszkali na Paderewskiego, bo to już mnie tam zmusiła ta płyta wielka do tego, co trzeba było robić. Także wszystkie te budynki, chociaż są ludzie, którzy uważają, że mieszkania są też do przejedzenia, że tak powiem. To, że schodzi z tych dużych budynków, tam miały być nawet wyższe, bo są 11. Tu miały być 14, a miały schodzić tam aż do 3 kondygnacji. No i ten pas zieleni, który miał wnikać tutaj w to osiedle. No a teraz tak, był głód mieszkaniowy, więc po diabła robić coraz niższe domy, jak przecież się więcej zmieści ludzi, jak będzie. Więc wszystkie są te 11 kondygnacji do końca, nie? A teraz mi dają w kość, bo coś bez przerwy dobudują. Były neony, to chyba tak za czasów PRL było znane, bo dużo ludzi gdzieś w tej chwili. To się naprawdę, ta część rynku to się paliła.